Jestem we Wrocławiu, dawno mnie tutaj nie było, dzisiaj pobuszuję troszkę po tutejszych restauracjach. Będzie na pewno kuchnia meksykańska, kuchnia włoska, w tym pizza neapolitańska, a także dużo słodkości. Wleci też jakieś śniadanie, jakaś kawka. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jem we Wrocławiu. Chyba z półtora roku nie było filmu z Wrocławia na kanale. Mimo że mieszkańcy Wrocławia stanowią trzecią siłę, jeśli chodzi o widzów kanału Maciej je za Warszawą i Krakowem, a ja o Wrocławiu myślałem bardzo intensywnie od dłuższego czasu. Byliśmy w połowie zeszłego roku na festiwalu Pasi Brzucha. Byłem jednym z jurorów, musiałem zjeść z każdego food trucka coś i ze stanowiska restauracji Papi Chulo zjadłem naprawdę genialne meksykańskie jedzenie. Siłą rzeczy pierwszy odwiedzany przez nas lokal to Papi Chulo. Mieści się blisko Placu Grunwaldzkiego w tym samym budynku co Wutaj. Wutaj to tajska restauracja, w której byliśmy kilka lat temu. Bardzo nam tam smakowało. Dla mnie to jest jedna z najlepszych tajskich restauracji w Polsce, nie tylko we Wrocławiu. No i ci sami właściciele otworzyli restaurację meksykańską. Nazywa się ona właśnie Papi Chulo i otwarta została w ten sam sposób, czyli sprowadzamy szefów kuchni z danego kraju i robimy co trzeba. Tutaj faktycznie na kuchni pracują Meksykanie, a my zaczynamy od guacamole, klasyka, kukurydziane chipsy, do tego zmiażdżone awokado z dodatkiem pomidora, kolendry posolone. Do tego wkropiona limonka, jest naprawdę przepysznie. Na start myślę, że to jest świetna rzecz. My troszkę zmarzliśmy po drodze. Mamy tutaj napary imbirowe, a w zasadzie napój z syropu imbirowego oraz soku z pomarańczy. Rozgrzewa doskonale, ale to chyba nie jedyna rzecz, która nas tutaj będzie rozgrzewać. To co jest tutaj fajne, to nachosy, które są chyba robione tutaj na miejscu, tak podejrzewam. Nie są aż tak twarde, jak to często bywa, więc idealnie łączą się ze wspaniałym guacamole. I tutaj to danie, które tak mi smakowało na festiwalu Pasi Brzucha. Birria, czyli długo duszona wołowina, 9 godzin, w suszonych papryczkach chili, przyprawach i pomidorach. Do tego bulion wołowy, kolendra, mięta, cebula oraz quesabirria, czyli coś w rodzaju quesadilli. Tyle, że właśnie z tym długo duszonym mięsem i z serem oczywiście. W Nowym Jorku kiedyś trafiliśmy na birria tacos. To były tacosy podane właśnie z takim bulionem jak tutaj. Tacosy z wołowiną właśnie długo duszoną i je trzeba było w tym bulionie maczać. Także ja tak zrobię. Nie wiem, czy to ma sens akurat w tym przypadku, ale zróbmy to. Ten bulion jest świetny, taki mocno intensywny, bardzo mięsny, bardzo wyrazisty. Spróbuję go sobie tak o tylko. Fantastyczny. Można też go skropić limonką, ale on już jest troszkę kwaskowy. A sama quesabirria też fantastyczna, dość tłusta, no bo mamy i wołowinę, i ser. Ale jest to naprawdę pyszne i też rozgrzewające właśnie. Spróbuję jeszcze taki kawałek wołowiny z zupy, z bulionu. Pyszna, rozpływająca się w ustach, a także pełna smaku. Tutaj czujemy te pomidory, czujemy to chili, mimo że to nie jest jakieś pikantne danie, pychota. Tutaj to jest nazwane bulionem wołowym, ale z tego co pamiętam, fachowo nazywa się to consomme, co bardziej chyba oddaje charakter tego wywaru, bo on jest bardzo, bardzo intensywny i bardzo wyrazisty. Tak intensywny, jakby to był jakiś sos demi-glace, albo jakiś gulasz. No zresztą tak wygląda bardziej jak gulasz, jak sos, nie jak zupa. Idealne słono-kwaśne proporcje, nie użyliśmy tej limonki. Tak jak guacamole, to jest po prostu bardzo smaczne guacamole. Tak takiej zupy, nazwijmy to, nie zjecie chyba nigdzie indziej w Polsce. I tutaj słuchajcie, dwa dania główne. Po pierwsze, tacosy. Tutaj tacosy zamawia się na 4 sztuki i niestety w ramach jednej porcji muszą być 4 te same tacosy. Nie można sobie wymieszać. No więc my postawiliśmy na naszego ulubionego klasyczka, czyli tacos al pastor. Czyli mamy tutaj wieprzowinę przede wszystkim, do tego ananas, cebula, trochę kolendry i nic więcej. Można jeszcze dodać trochę salsy z zielonych i czerwonych pomidorów. To nie jest jakaś pikantna salsa. Delikatnie ostrawa. To są w sumie takie mini tacosy. Wydaje mi się, że te tortille robią tutaj sami. Spróbujmy. Tortille są świetne. To czego nie lubię w wielu taqueriach, albo bardziej restauracjach meksykańskich w Polsce, to kiedy tortille są po prostu twarde i za bardzo się narzucają, za bardzo przyjmują smak całego dania. Nie tak to powinno wyglądać moim zdaniem. A w środku mamy marynowaną wieprzowinę. Ona jest całkiem dobra. Nie jest tak soczysta jak czasem bywa. Aczkolwiek tacos al pastor i soczystością wieprzowiny bywa różnie. Nie ma tutaj dużo dodatków. Liczy się przede wszystkim to mięso. Co jakiś czas wchodzi słodycz ananasa, zaziorność cebulki, no i troszkę wilgotnej salsy, którą można sobie dawkować samemu. Są to dobre tacos, ale po birrii oczekiwałem trochę więcej. Oczekiwałem, że te tacosy rozwalą mi głowę. Tak się nie stało, ale w menu jeszcze są tacosy z szarpaną wieprzowiną cochinita, z grillowanym stekiem wołowym i chyba z bakłażanem. Drugie danie jakie mamy to barbacoa, czyli żeberko wołowe oraz karkówka gotowana przez 9 godzin w papryczkach chili. Do tego papryczki padron, awokado,
limonka, sos na bazie orzeszków ziemnych i chili, on się chyba nazywa matcha. No i mamy tortillę, co oznacza, że w sumie robimy sobie takie tacos po raz drugi, tylko już samodzielnie. Zobaczcie, jakie piękne jest to żeberko wołowe, piękny kolor. Tutaj sobie utnę kawałek mięsa wraz z tą papryką, do tego dołożymy troszkę awokado, wkropię delikatnie troszkę limonki, no i salsa. Ciekawie pachnie. Zawijam i wcinam. Mięso niesamowite, znowu bardzo intensywne. Ta salsa orzeszkowa też super, czuć te orzeszki ziemne. Zjadłem jeszcze jednego tacosa z wieprzowiną al pastor i szczerze mówiąc lepiej wychodzą tutaj takie duszone, gotowane mięsa jak właśnie te żeberka barbacoa, które są w smaku genialne. Soczyste, bardzo intensywne, smaczne same w sobie, a już z tymi wszystkimi dodatkami to jest naprawdę niebo w gębie. Lepszym wyborem dla Was będzie, jeśli przychodząc tutaj zamówicie tacosy na przykład z tą wieprzowiną szarpaną, bo ona też jest długo pieczona, dzięki czemu też będzie pewnie taka fajna, soczysta. Albo po prostu zamówcie żeberka barbacoa. Jak teraz wziąłem gryza, to po prostu rozkosz dla podniebienia. Soczyste, mięsne uderzenie, lekko pikantne doprawienie od salsy. No coś pięknego, obok billi najlepsze danie dzisiaj. Ja do deserku zamówiłem kawę. Nie jest to jednak zwykła kawa, a kawa z przyprawami korzennymi, ale też jest dość słodka. A Sonia zamówiła sobie jeszcze napar miętowo-rozmarynowy. Tutaj nie ma takiej stałej karty deserów. Dzisiaj jest biszkopt nasączony trzema różnymi mlekami. Tres leches. Mamy mleko krowie, mleko skondensowane i mleko zagęszczone. Dzięki czemu, może to będzie widać teraz, ten biszkopt jest taki bardzo wilgotny, mokry i po prostu bardzo smaczny. Na ten krem wrażone migdały, bardzo chrupiące. No i truskawki, wiadomo, że nie świeże. Mamy w końcu luty. Z takiego syropu bardzo smaczne, soczyste. Dobry, prosty deser na sam koniec. Wydaje mi się, że Papi Chulo to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza restauracja meksykańska w Polsce. Nie mam tej pewności, że jest najlepsza, bo po prostu za mało tutaj zjedliśmy. Mimo, że zjedliśmy dużo i jesteśmy najedzeni po brzegi, to jeszcze wiele do odkrycia zostało. Łącznie za wszystko zapłaciliśmy 267 zł. To jedzenie, co widzieliście, i łącznie 4 napoje. Po tym meksykańskim obżarstwie czas na chwilę odpoczynku przy dobrej kawie i może jakimś serniczku. Chmiel, kawę, ulica Szewska, wchodzę. Jak widzicie, mam jedno i drugie, to co chciałem, kubku kawa na talerzu sernik. Jest to sernik baskijski, ale z takim krewem mascarpone, porzeczką i borówką na górze. Tutaj ta oferta słodkości nie jest jakoś bardzo rozbudowana, aczkolwiek wybór jest. Kilka różnych słodkich wypieków do wyboru. Za gablotką widziałem też ciekawie wyglądające ptysie i eklery. Następnym razem pewnie na nie bym się skusił. Wybór kaw też jest ogromny. Wszystkie kawy przygotowywane są na ziarnach jakości specialty. Są kawy oczywiście z ekspresu ciśnieniowego, są kawy z ekspresu przelewowego i taką ja mam, tak zwany szybki przelew. No i są też wszystkie metody alternatywne, drip, Chemex, Aeropress, co tam chcecie. Jest też Nitro, czyli kawa z kija pod azotem. Coś jak piwo Guinness, tylko że z kawą. Bardzo dobra rzecz, zwłaszcza na lato. Jest taka bardziej orzeźwiająca. Pogoda dzisiaj w Wrocławiu taka, że jest niby ciemno, ale szaro i w sumie stwierdziłem, że wolę napić się czegoś ciepłego, ale dość gadania. Próbuję serniczka. Powinien być kremowy. Nie jadłem sernika od pobytu w Maladze. Pyszny jest. Bardzo kremowy. Nie aż tak lejący się, jak to właśnie w Maladze bywało. Ale jest naprawdę fenomenalny. Taki dobry, nie za słodki, jak najlepsze torty na imieniny trzeci. Zastanawiałem się, czy to mascarpone na górze będzie pasowało do sernika, ale pasuje idealnie, podbija jeszcze bardziej tę kremowość. Jeszcze trochę słodkości w tym filmie spróbuję, ale obiecuję Wam, że będą to już inne desery, także będzie taki szerszy przekrój. A kawusia tutaj naprawdę bardzo smaczna, czuć, że korzystają z dobrych ziaren, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Szybki przelew w takim dużym kubku, że jest 300 ml kawy, kosztuje 15 zł, ten serniczek za złotych 20. Zmieniamy troszkę okolice, jesteśmy w Złotnikach, w Leśnicy, gdzieś pomiędzy. I tutaj znajduje się jedyna we Wrocławiu pizzeria neapolitańska z certyfikatem AVPN. Czyli Associazione Verace Pizza Napoletana. Certyfikat przyznawany pizzeriom neapolitańskim, które są wierne neapolitańskiej tradycji. Ale najpierw wejdziemy do lokalu Cimone Piccolo. On jest czynny tylko w piątki, soboty i niedzielę. I to są takie włoskie delikatesy i sklep z kanapkami. Coś, czego w Polsce jest mało, albo prawie wcale, a co we Włoszech jest bardzo popularne. Mam tutaj coś na wytrawnie i coś na słodko. W środku te delikatesy wyglądają naprawdę zacnie. Dużo świetnych włoskich produktów. Zarówno wędliny, sery, jak i na przykład mąka,
czy różnego rodzaju przetwory. Można kupić kanapki z focacci na gorąco, a także słodkości, w tym cornetto z kremem pistacjowym. Jedno i drugie tutaj sobie wzięliśmy. Już w tej chwili dziwi mnie to, że to jest miejsce czynne tylko od piątku do niedzieli. Nie mogę trochę tego zrozumieć. I ponoć tutaj w weekendy są prawdziwe tłumy. Spotkałem naszego widza w środku i opowiadał mi, że kolejka w weekendy ciągnie się również tutaj, gdzie teraz siedzimy, więc pewnie po wypuszczeniu tego materiału będą jeszcze dłuższe kolejki. Przepraszam. Chyba, że nie będzie mi smakowało, ale no wygląda to wszystko naprawdę zacnie. Kanapka o nazwie Perugia, ogromna, słuchajcie. Tutaj mamy salami, mamy burratę, miód truflowy, no i oczywiście oliwę. Jak to ugryźć? Powinienem to chyba w tym papierze jeść, ale chciałem wam pokazać, jak to całe wygląda. Najwyżej się pobrudzę. Ale chrupie. Kremowa burrata od razu uderza. Ale tu tego jest, zobaczcie. Jak ugryzą, to widać, ile jest tego salami pikantnego. Focaccia jest z zewnątrz bardzo chrupiąca, ale w środku mięciutka, jest naprawdę pyszna. W każdym gęsie mam i pyszne, ostre salami, i pyszną, kremową burratę, a w niektórych jest jeszcze ten miód. Miód truflowy z wyraźnym aromatem trufli i dodający całości takiej lekkiej słodyczy, co akurat świetnie pasuje do pikantnych rzeczy. Kanapka naprawdę doskonała. Jej rozmiar powala i trochę mnie to martwi, bo mam jeszcze przed sobą cornetto, no i pizzę. Jak ja to zrobię? Wliczając focaccię i oliwę, ta kanapka na dobrą sprawę składa się tylko z 5 składników. Jest bardzo prosta, ale jest przepyszna. Tutaj naprawdę nic więcej nie potrzeba. Każdy składnik jest świetnej jakości, więc dobry produkt po prostu doskonale się broni. Ja tutaj biorę jeszcze gryza i przechodzę do cornetto. Kanapka zostanie na później. No i tutaj mam cornetto z pistacjową nutellą. Jest drugi rogalik pistacjowy, który jest z pistacjowym kremem pâtissier. Z tego, co nam powiedziała sprzedawczyni, ten będzie intensywnie pistacjowy, a o to mi chodzi. No, wygląda zacnie. Myślę, że w tym kęsie powinno się już zacząć. Ten krem został dobrze nazwany. To jest taka pistacjowa nutella. Jest tej konsystencji co nutella, dokładnie takiej samej, ale smakuje intensywnie pistacjami. Przepyszny rogalik. Nie mogę się doczekać tego kolejnego kęsa. Jedna sztuka kosztuje 22 zł, ta kanapka 36 zł. Ta kanapka w cenie pizzy, ale można najeść się nią równie mocno co pizzą. Trochę drożej chyba niż takie rzeczy by kosztowały we Włoszech, ale nie ma się co dziwić, w końcu to wszystko bazuje na włoskich produktach, które muszą być tutaj sprowadzone. No i też konkurencja, jeśli chodzi o taki asortyment w Polsce, dużo mniejsza. Wspomniałem o pizzy i idziemy na pizzę. Pizzeria Cimone znajduje się w osobnym budynku. Swoją drogą zauważyłem, że niektórzy mówią Simone, a nie Cimone. A skoro to jest włoska pizzeria, to podejrzewam, że trzeba nazwę czytać po włosku, czyli Cimone. Tam jest znaczek AVPL. Weszliśmy do środka, szybko złożyliśmy zamówienie. W międzyczasie zobaczyliśmy piec opalany drewnem i mają tutaj bardzo klasyczną pizzę w stylu neapolitańskim. Jak widzicie, po plackach ciasto jest takie, jak być powinno. Cieniutkie na środku, wręcz lejące się, mokre. No i lekko wyrośnięte brzegi, ale nie jakoś przesadnie mocno. To nie jest tylko notto. To jest klasyczna pizza w stylu neapolitańskim. I taką klasykę mam też na tym talerzu. To jest pizza marinara. Czyli mamy tylko sos pomidorowy, oregano oraz czosnek. Bardzo lubię taką pizzę. Zwłaszcza dzisiaj miałem na nią ochotę. Nie ma sera, dzięki czemu pierwszoplanową rolę odgrywa pyszny sos pomidorowy. Do tego wyraźny czosnek, wyraźny oregano, jest naprawdę przepysznie. A brzegi są tutaj bardzo fajne, smaczne same w sobie. Nic im zarzucić nie można. Naprawdę fantastyczna pizza. A tutaj kompozycja własna. Dzieje się na placku znacznie więcej. Mamy ten sam sos pomidorowy, ale do tego dochodzi mozzarella, dochodzi salami, dochodzi czerwona cebula oraz już po wypieku nakładana na wszystko jest salsa z zielonych pomidorów, która jest, szczerze mówiąc, wiodącym smakiem na tym placku. Ona dodaje takiej słodyczy, lekkiej kwasowości i sprawia, że ta pizza smakuje jak żadna inna na świecie. Zresztą sama kompozycja nazywa się Cimone od nazwy lokalu. Ta salsa z zielonych pomidorów jest dość specyficzna. Myślę, że nie każdemu posmakuje, zwłaszcza na pizzy. Także jeśli nie jesteście pewni takich słodko-kwaśnych nut na włoskich plackach, no to może zamówcie sobie taką pizzę do podzielenia się, a dla siebie zamówcie jakąś bardziej klasyczną kompozycję. Poza marinarą jest oczywiście margarita, jest margarita z mozzarellą di bufala w menu. Są także jakieś kompozycje pikantne. Przez chwilę nawet przemknęła nam przez myśl, żeby taką zamówić, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy czegoś nowego, tym bardziej, że pikantną jedliśmy przed chwilą kanapkę z focacci z Cimone Piccolo. Mam wrażenie, że bardziej rozgadałem się o tej kanapce i o cornetto, ale to chyba dlatego, że po prostu ostatnio bardzo dużo pizzy zjedliśmy. Zresztą widzieliście na kanale, że ta pizza się przewijała przez kilka filmów. I po prostu mimo tego, że ta pizza była
fantastyczna, pod każdym kątem zrobiona tak jak trzeba, do niczego nie można się przyczepić, no to ta ekscytacja jedzenia kolejny raz pizzy w stylu neapolitańskim jest po prostu mniejsza niż by to było na jakimś pizzowym głodzie. Jeśli jednak szukacie naprawdę świetnej pizzy w stylu neapolitańskim we Wrocławiu, no to Cimone to jest bardzo dobry adres. Ta pizza marinara kosztowała 24 zł, a ta pizza Cimone 42 zł, ale my jeszcze z kuchnią włoską nie kończymy, jeszcze jej spróbujemy w jednym miejscu. Przyszliśmy na śniadanie, jesteśmy w okolicy dzielnicy, która nazywa się Ołubin. Nie jestem specem od topografii Wrocławia, także poprawcie mnie jak coś w komentarzach i siedzimy w WW Cafe. To ostatnio bardzo modne miejsce na śniadanie we Wrocławiu, czego może nie widać po sąsiednich stolikach póki co, ale może taka pora tygodnia i pora dnia. Tutaj oczywiście można napić się dobrej kawy, mamy szybki przelew. Jeśli chodzi o śniadanie, no to tutaj wybór jest dość szeroki. Menu jest tak opisane, że trochę nie wiadomo co jest czym, jak to dokładnie wygląda, także polecam zapytać obsługę co jest co. Na przykład w menu mamy pozycję grzanka na słono, jak się okazuje są trzy różne wersje i ja tutaj taką grzankę na słono mam. Ona jest, jak widzicie, chrupiąca, zwłaszcza z brzegu i mamy na niej omlet. Omlet zawinięty w takie tornado, bardzo puszysty, bardzo mięciutki, bardzo smaczny, posypany mieszanką przypraw furikake i pod spodem jest tylko majonez. Pieczywo jest pyszne, omlet jest jeszcze lepszy. Także polecam wam tę grzankę na słono. Poza tym zamówiliśmy taki klasyczny omlet. Omlet francuski, on jest w środku z serem brie. I jak widzicie jest taki bardzo mokry, bardzo płynny w środku. No i mamy lapnech. To już tak zamówiliśmy do dzielenia się bardziej. Czyli przygotowywany na miejscu serek z oliwą, cynkułem i pieczonym burakiem. Te wszystkie składniki do siebie fenomenalnie pasują. Serek jest bosko-kremowy. Mamy tutaj kwaśne nuty od buraka. Sporo od siebie daje też fenkuł, ale to ten serek jest tutaj głównym bohaterem. Do tego kawka. My tutaj akurat mamy szybki przelew, ale możecie też zamówić kawę z dripa czy kawę z ekspresu. No i tutaj już pełne pole do popisu od espresso po jakieś kawy mleczne typu flat white. Co warte podkreślenia, woda jest tutaj za darmo, a sam lokal to jest takie miejsce, które raczej nie zamierza być śniadaniownią dla turystów. To nie jest dinet w centrum Wrocławia, które ja uwielbiam, ale które ma zupełnie inny charakter. To jest raczej takie miejsce dla foodies, dla osób, które chcą tutaj specjalnie przyjechać i spróbować tego, co można tutaj zjeść. A że pod kątem cenowym to nie jest jakiś super deal, no to myślę, że jest to miejsce właśnie typowo dla osób szukających takich smaków. Za wszystko tutaj wyszło 92 zł. Dwie kawy i trzy talerzyki. Tak jak mówiłem, foodiesi będą zachwyceni, a wielbiciele takich obfitych, bardziej tradycyjnych śniadań niekoniecznie. Mi na pewno bardzo smakowało, a teraz pojedźmy na coś słodkiego. Na słodkości przyjechaliśmy do miejsca, które na pierwszy rzut oka tego nie zapowiada. Centrum Handlowe Ferry Ogai. Tutaj mieści się cukiernia Gigi albo Gigi, ale chyba Gigi się czyta. Niestety nie ma wolnych miejsc siedzących, także wzięliśmy sobie na wynos takie zamówienie. Wygląda bosko. Cukiernia Gigi istnieje we Wrocławiu już od wielu, wielu lat. Jest słynna z tego, że ma najdroższe jagodzianki w Polsce. Jest sezon jagodziankowy. Ponad 3 dychy kosztuje tutejsza jagodzianka. Generalnie tutaj te wszystkie słodkie wypieki są dość drogie, jak na polskie standardy. Ale gości w tej cukierni nie brakuje. Nie było wolnego stolika. Kolejka do zamówienia, a jest czwartek, godzina 11, także ludzie powinni być w pracy niby. Mamy ptysia pistacjowego z kremem pistacjowym, mamy drożdżówkę kokosową z budyniem oraz drożdżówkę z serem. Stwierdziłem, że dawno nie jadłem drożdżówki z serem i jestem ciekawy, jak może smakować drożdżówka z serem za te pieniądze. Wybór słodkich wypieków ogromny, dużo drożdżówek, jakieś pączki, serniki baskijskie, serniki polskie, sernik baskijski pistacjowy. Pewnie gdyby był wolny stolik, to byśmy wzięli takiego serniczka, ale zacznę może od tego pistacjowego ptysia. Rozkosz, pistacjowa rozkosz. To jest wypełnione pysznym, bardzo pistacjowym kremem. To są prawdziwe pistacje, nie żaden podrabianiec. Krem na maksa pistacjowy, no pychota. Genialny ptyś. Oj, za ta drożdżówka z budyniem to jest mega ciężka przede wszystkim. Szkoda, że nie czujecie tego ciężaru wraz ze mną. To jest budyń czekolada chyba. Pyszne. Kokosowa jest ta posypka. Jak w takich kokosankach. Bardzo dobra. A drożdżówka z serem jest trochę lżejsza, chociaż też swoje waży. Zobaczcie, tutaj jest ser, ale też chyba widać te czarne kropki, to podejrzewam jakaś wanilia. Jest ten serek faktycznie waniliowy i widać gołym okiem, że to jest po prostu dodana wanilia. Ale smakuje tak klasycznie dość. Czuć jednak w każdym z tych wypieków, że jest to wypiek naprawdę światowej klasy. Zobaczcie, ile jest tego sera. To teraz bardziej widać, że to jest po prostu ogrom twarogu wymieszanego z wanilią. Generalnie jeśli chodzi o te nadzienia, to w każdej drożdżówce, w każdej słodkości było dużo. Jak
jak to cenowo wygląda, bo mówiłem wam, że będzie drogo. Drożdżówka z czekoladą i kokosem i budyniem 19 zł, drożdżówka z serem 17 zł, a ten ptyś z krabem pistacjowym 10,56. I ta cena jest taka dziwna, bo on był ważony i chyba cena za kilogram wychodzi 219,90. Jeśli dobrze rozczytuję ten paragon, łącznie więc zapłaciliśmy 46 zł i 56 groszy za 3 słodkie wypieki. Fenomenalne, naprawdę fantastyczne. Już wiem, skąd fenomen tej cukierni. Rozumiem, że niektórzy mogą psioczyć na duże ceny, no bo po prostu one są wysokie, ale moim zdaniem ten produkt się broni. Przynajmniej te produkty, które my tutaj zjedliśmy. Zaswodziłem się, a to niedługo nawet będzie trzeba jechać. Czas na kuchnię włoską i zawsze kuchnia włoska we Wrocławiu kojarzyła mi się z restauracją Ragu, w której byliśmy kilka lat temu, bardzo nam smakowało. Dajcie znać w komentarzach, czy dalej to miejsce trzyma poziom, bo pamiętam, że było niesamowicie. Jakiś czas temu w okolicach wrocławskiego rynku pojawił się Rizo Bar. Nazwa może sugerować, że miejsce specjalizuje się w risotto i tak było na początku. Teraz to już jest bardzo szeroka kuchnia włoska z dość dużym nastawieniem na owoce morza. I tutaj mam fritto misto. Przede wszystkim panierowane kalmary, ale też krewetki, też mule i takie większe krewetki. To trochę bez sensu, bo one są w skorupkach, więc i tak to trzeba obrać. Więc nie czujemy tej delikatnej panierki. No i takie kalmary czy krewetki można maczać w majonezie limonkowym. Wcześniej to wszystko zostało skropione cukrzycą. Fritto misto jak to fritto misto. Zawsze jest spoko, o ile te owoce morza są w miarę jędrne, ale jeszcze nie gumowe. I tak jest tutaj w tym przypadku. W menu znajdziecie także inne owoce morza, również surowe, jak na przykład ostrygi. Ale z tego, co wyczytałem w menu, no to dostawy świeżych owoców morza są w poniedziałki, środy i piątki. Dzisiaj mamy czwartek, więc stwierdziłem, że może lepiej coś smażonego, choć podejrzewam, że ta świeżość ostryg dalej zostałaby zachowana. Fritto misto smaczne, a tutaj mamy drugą przystawkę. Jest to ubita feta z suszonymi pomidorami, oliwkami, a także z nachosami. No te nachosy to chyba jakaś kupna mieszanka, przyprawione, bez sensu. Lepiej sprawdziłyby się takie nachosy bez dodatków. Tak samo lepsza byłaby feta bez tego koperku. Wydaje mi się, że ta przystawka wtedy po prostu smakowałaby lepiej, mimo że byłaby dużo prostsza. Po przystawkach trochę czekaliśmy na makarony. Trochę długo, swoją drogą. No i mamy tutaj tagliatelle alla ragù, przynajmniej z nazwy w menu. Jeśli chodzi o menu, to tutaj nie ma takiego papierowego menu. Skanujemy kod QR i dzięki temu też każde danie ma zdjęcie. I tutaj zdjęcie z menu trochę nie zgadza się z tym, co dostaliśmy, bo ten sos jest bardzo, bardzo czerwony. Jakby po prostu to było mięso mielone plus pomidory z puszki. A nie na tym polega tagliatelle alla ragù. Ten sos powinien być ciemniejszy, a w smaku przede wszystkim mięsny, nie pomidorowy. A tutaj smakuje przede wszystkim pomidorowo, jak takie stereotypowe spaghetti po bolońsku. Nie smakuje to źle, samo tagliatelle jest bardzo dobre, ale trochę nie tego się spodziewaliśmy po tym daniu i jest to raczej rozczarowanie. W menu są także dwa rodzaje carbonary, taka klasyczna i wersja z makaronem paccheri. Ją mam tutaj na talerzu. Wcześniej po środku tych płatów makaronu było żółtko, które uroczo można było rozwalić. No i w smaku przypomina to faktycznie carbonare. Znów świetna pasta, bardzo dobry sos. Jedynie guanciale mnie trochę rozczarowuje, bo jak na mój gust jest za mało przysmażone. Wolę, kiedy to guanciale bardziej chrupie, a te bardziej tłuste części po prostu się wytopią. Tutaj momentami mam wrażenie, że gryzę słoninę. No i powiem wam, że póki co ta restauracja raczej jest rozczarowaniem. Nie mogę powiedzieć, że jest źle, niesmacznie, ale jednak spodziewałem się poziomu wyżej. Trochę to wszystko wydaje mi się niedopracowane, no ale zobaczymy jeszcze, jaki będzie deser. Deser zapowiada się bosko. Mamy deser. Deser nazywa się tiramisu o k***a. I faktycznie sposób podania powoduje, że możemy krzyknąć o k***a. Mamy tutaj kawiarkę, ciekły azot, dymi, no i w środku jest faktycznie tiramisu. Jest kremowe. Naprawdę bardzo smaczne i takie klasyczne. Odpowiednie proporcje biszkoptu do kremu. Jest też kakao, nie ma alkoholu, tylko jest posmak taki kawowy. Naprawdę super. Chyba najlepsze danie dzisiaj. I na nie mogłem tutaj wrócić. Tak jak na wszystkie poprzednie nie, bo są moim zdaniem właśnie niedopracowane. Tak tutaj wszystko się zgadza. Jest to klasyka podana w taki niecodzienny sposób. Gdyby było to podane normalnie, to też bym mógł na to wrócić. To nie chodzi tylko o tą całą otoczkę, która jest śmieszna trochę, zwłaszcza w połączeniu z nazwą, ale po prostu smak samego tiramisu jest bardzo, bardzo zadowalający. Jest to wciągające, jest to pyszne. Czasem wiecie, po prostu za bardzo restauracje kombinują, jeśli chodzi o tiramisu. Wiadomo, fajnie wymyśleć coś nowego, coś zmienić, ale akurat wydaje mi się, że w przypadku tego deseru klasyka sprawdza się najlepiej. To ma być taka nowoczesna restauracja włoska. No niestety, trochę dużo tutaj niedociągnięć było. Za wszystko wyszło 219 zł, na tiramisu bym wrócił, na resztę nie. I tym boskim tiramisu kończymy film z Wrocławia. Wrocław kolejny raz pokazał, że można tutaj smacznie zjeść. Dawajcie
znać w komentarzach, gdzie według Was jeszcze warto zjeść we Wrocławiu. A ja już się żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!